Witajcie, kochani. Dobrze, że jesteście. Chcę powiedzieć tutaj dzisiaj, w tym miejscu, kilka słów o Duchu Świętym i dlaczego Duch Święty jest tą osobą, która jest wielkim dowodem i taką osobą, która przynosi miłosierdzie Boże. Chcę zacząć od tego, już rozmawiałem o tym z siostrą Emanuelą, która mnie zapraszała tutaj do Łagiewnik, że będzie to w jakiś sposób taka mała kropelka mojej wdzięczności siostrze Faustynie za to, że w ogóle jestem jezuitą. Otóż jak jeszcze byłem studentem, bo studiowałem prawo, całe 5 lat skończyłem prawo, jestem prawnikiem z wykształcenia. Na jednym z roków akademickich po prostu miałem takie głębokie pragnienie, żeby, ponieważ wcześniej byłem w oazie, w trakcie studiów nie miałem takiej okazji, żeby jeździć na rekolekcje różnego typu, i w moim sercu w pewnym momencie powstała taka susza. Zacząłem czegoś pragnąć, tak jakbym po prostu był głodny. I zacząłem szukać w książkach, no i znalazłem dzienniczek siostry Faustyny. I kiedy go czytałem, pamiętam, w takich przerwach pomiędzy nauką prawa cywilnego czy innych działek właśnie prawniczych, znajdowałem czas, bo mnie to bardzo interesowało, żeby czytać siostrę Faustynę. I pamiętam do dzisiaj, jak leżałem na łóżku, czytając to, zamknąłem książkę i tak sobie pomyślałem, że bardzo chcę, widząc na relacje Faustyny z Jezusem, w jaki sposób oni bezpośrednio ze sobą rozmawiali, że ja bardzo chcę tak samo. Chcę mieć taką relację z Bogiem, jaką miała ona. I to pragnienie zaprowadziło mnie na rekolekcje ignacjańskie w ciszy, wtedy jeszcze nieznane dla mnie zupełnie, i poznałem Jezusa, żyjącego, takiego, który mówi, który zna moje życie, który jest obok mnie, który czasami wysyła mnie w różne miejsca, tak jak to, do Łagiewnik. Dlatego cała ta konferencja o Duchu Świętym i Jego sercu miłosiernym będzie też takim, Faustynko, takim moim podziękowaniem Tobie za tamte chwile na łóżku z książką, z Twoim dzienniczkiem. Moi drodzy, zastanawiałem się o tym w ogóle, co mam powiedzieć dzisiaj, jak zacząć, o czym powiedzieć, jeśli chodzi o Ducha Świętego. I powiem tak, że gdzieś na modlitwie, jadąc samochodem tutaj, przyszła do mojego serca taka myśl, żeby mówić w przypowieściach, żeby powiedzieć pokazać jakiś jeden, drugi obraz, który może zobrazować Ducha Świętego, Jego osobę, kim On w ogóle jest, co to jest za osoba, a co to znaczy. Jeżeli ja będę mówił w obrazach, w przypowieściach, to niektórzy z Was zrozumieją, niektórzy z Was nie zrozumieją, niektórzy z Was od razu przyjmą, ale niektórzy będą mieli pytania, niektórzy będą mieć wątpliwości, czy to jest w ogóle prawdziwe, czy to jest o mnie, bo taki jest cel przypowieści. Jezus właśnie w ten sposób mówił do ludzi. Jednych od razu dotykał, zaczynali pragnąć spotkania z Bogiem, żywej relacji z Nim. Drudzy szli w stronę wątpliwości, ale to też ich prowadziło summa summarum do tego, aby Boga zapytać, aby Jezusa zapytać. Pamiętacie Nikodema? Jest taka postać biblijna w Ewangelii świętego Jana. Jestem przekonany, że on słyszał Jezusa, który mówił w przypowieściach, i aż nie wytrzymał. Musiał przyjść do niego w nocy i zadać mu pytanie. Jak to się może stać? Ty mówisz, że ktoś musi się ponownie narodzić. Czy to jest prawda? Przecież nikt nie może wejść z powrotem do łona swojej matki. I Jezus spokojnie i powoli tłumaczy mu, na czym polega ta rzeczywistość Boża, rzeczywistość Królestwa Bożego, i na czym polega rola Jezusa jako tego, który zapala do ponownych narodzin, do narodzin w Duchu Świętym.
I taką pierwszą przypowieścią, którą chcę powiedzieć, kiedyś ona przyszła mi do głowy, tak się zacząłem zastanawiać, jak to w ogóle jest z Duchem Świętym. Więc opowiem taką historię. Pewnego dnia do wioski przyszedł człowiek, nieznany zupełnie tym mieszkańcom, ale zaczął ich zwoływać do siebie, także przyszli i otworzył swoje usta i mówi do nich: jeżeli pójdziecie za mną, to pokażę wam świat, który jest niesamowitym królestwem, ale musicie razem ze mną zanurkować w oceanie. Musicie nabrać powietrza i zanurzyć się razem ze mną, bo pod tą wodą, właśnie w tym oceanie, jest niesamowite królestwo. Dla każdego z was jest przygotowane tam mieszkanie, dla każdego z was jest tam miejsce, będziecie mieli określoną rolę do spełnienia, będziecie zawsze opływać w obfitość, będzie to, co dusza zapragnie. Będziecie mieli też sporo zadań do wykonania, ale jest jeden warunek. Musicie mi zaufać i razem ze mną skoczyć do oceanu. No i powstała wielka wrzawa pomiędzy ludźmi, zaczęli się ze sobą ścierać. Jedni powiedzieli: on pewnie ma rację, nareszcie ktoś mówi sensownie, chodźcie, musimy to sprawdzić. Reszta zaczęła mówić: nie, no przecież to jest bez sensu. Podniesiono dłonie, zaczęto krzyczeć do tego człowieka: kim ty w ogóle jesteś? Nie znamy cię. Pierwszy raz cię na oczy widzę i takie rzeczy, pewnie obiecanki, cacanki. Ktoś jeszcze podniósł dłoń i mówi: przecież to jest niemożliwe, człowiek nie może żyć pod wodą. To jest niemożliwe, żeby człowiek żył pod wodą, dlatego nigdzie z tobą nie idziemy. I w momencie, kiedy ten człowiek to mówił, wielka ławica ryb przepłynęła pomiędzy nimi. I można byłoby powiedzieć: przypowieści jest koniec, bo jest rzeczywiście tutaj koniec. I fajnie by było, dobrze by było, żebyście zaczęli mnie pytać: przecież proszę księdza, ale co to w ogóle wszystko znaczy? Przecież to jest bez sensu. Przecież ludzie nie żyją pod wodą. Nie ma takich, może kiedyś słyszeliście o Atlantydzie, o jakimś królestwie podwodnym i tak dalej, i tak dalej. Jezus kiedy zapytano go, kiedy nareszcie naocznie zobaczymy Królestwo Boże, przychodzące w mocy, przychodzące z wielkimi fanfarami, z tym, co każdy człowiek wyobraża sobie, że jest niebo, jest raj na ziemi. Kiedy my to w końcu zobaczymy? Jezus powiedział: nie idźcie tam, nie biegajcie za tym, bo Królestwo Boże jest pośród was. Kiedyś święty Paweł, który doświadczył Jezusa i przyjął moc Ducha Świętego, całą Jego moc, całą Jego obecność, kiedy mówił o Bogu, w Dziejach Apostolskich jest taki fragment, kiedy Paweł przychodzi do Aten, czyli do stolicy, można powiedzieć, myśli tamtego świata, do stolicy filozoficznej tamtego świata. No i stając na Areopagu, mając przed sobą mnóstwo myślicieli, zaczął mówić właśnie o Bogu. I nie wiem, czy pamiętacie, jakich słów użył, aby określić tego, który jest Bogiem, tego, który stworzył cały wszechświat, wszystko to, co widzimy, który jest naszym Ojcem. I święty Paweł używa takich słów: w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy w Nim. Gdybyście przez moment mogli zobaczyć to, co siostra Faustyna zobaczyła, gdyby Jezus zdjął z nas wszystkie zasłony, zobaczylibyście obecność Boga.
Jego wszechobecność. Nasz Bóg jest Ojcem, jest Synem i jest Duchem Boga, jest Duchem Świętym. Dlatego gdziekolwiek nie jestem, dokądkolwiek bym się nie udał, cokolwiek nie przeżywam, Bóg Ojciec posyła na swój świat, na to, co stworzył, osobę Ducha Świętego. Dlatego ciągle jesteś w Nim zanurzona. Jesteś w Duchu Świętym. Wszystko to, co robisz, ma swoje znaczenie. Bóg to zupełnie inaczej postrzega i widzi. Można powiedzieć, że Duch Święty jest taką osobą, która cały świat, wszystko to, co widzicie, czyli was tak samo, wkłada do serca Pana Jezusa, do serca Boga. Jest wielu takich świętych. W ogóle Biblia o tym mówi, że świat, wszystko to, co widzimy, czyli gwiazdy, wszystkie galaktyki, nasza Ziemia, ja i ty, jest tak, można powiedzieć, tak Biblia mówi, że jest tak delikatne i tak małe, że Bóg Ojciec trzyma to jak ziarnko na swojej dłoni. Ja bym powiedział coś jeszcze, że ponieważ jest to tak drogie i delikatne dla Boga Ojca, to wszystko, w czym żyjemy i my sami, jesteśmy w Jego sercu. To się wszystko mieści w Jego sercu. I poprzez osobę Ducha Świętego Bóg może do nas docierać. On ma taką właściwość. Duch Święty jest osobą, zobaczcie, każda z osób Trójcy Świętej ma pewne właściwości. Na przykład Bóg Ojciec jest tą osobą, która stworzyła mnie i ciebie, stworzyła cały świat. Ojciec daje życie. To jest Jego właściwość. Ma takie zdolności, można byłoby powiedzieć. Daje życie, zapala życie. Syn ma takie właściwości, że może być człowiekiem. Syn jest tą osobą, która ma ciało. Ma takie właściwości, że dzisiaj, tak jak w Ewangelii czytacie, dzisiaj na mszy świętej to było, Jezus płacze. Ma te same uczucia, co ty. Jest człowiekiem, on ma takie właściwości. Ale w Bogu jest jeszcze jedna osoba, to jest Duch Święty. Jest to szczególna osoba, ponieważ jego właściwością jest to, że mało tego, że jest wokół ciebie, on może mieszkać też w twoim sercu. To jest zadanie i właściwość Ducha Świętego. I moglibyśmy się pytać, jak to się może dziać, że Bóg, nieogarniony Bóg, który cały swój świat trzyma w dłoni, cały świat ma w swoim sercu. Jak to się dzieje, że ten nieogarniony Bóg, mój Ojciec, Syn i Duch Święty, może być w moim sercu? I to cały. Nie wdając się w szczegóły, jest to możliwe przez Ducha Świętego. Dzięki Niemu. Być może kiedyś zadawane było wam takie pytanie. Jeśli nie, to ja dzisiaj wam je zadam. Po co Pan Jezus się wcielił? Po co Jezus przyszedł na świat? Niedługo mamy Boże Narodzenie, kolejne w naszym życiu. Będziemy śpiewać różne kolędy na ten temat. Po co Jezus jest? Po co został posłany? Gdyby z wami trochę porozmawiać, to najczęściej pewnie padałyby takie odpowiedzi, że Jezus po to przyszedł na świat, aby odkupić człowieka, żeby rozprawić się z grzechem, żeby
zbawić mnie, czyli uratować mnie od więzów śmierci, od więzów grzechu. Naprawić to, co zły duch sprawił. Zniszczyć dzieła diabła, tak jak mówi Ewangelia. Ale mało kto patrzy na Jezusa, naszego Króla i Pana, w ten sposób, w jaki patrzył na Niego święty Ireneusz z Lyonu. To jest ojciec Kościoła z II wieku po Panu Jezusie. I on powiedział bardzo ważne zdanie, że Jezus po to się wcielił, po to został człowiekiem, po to stał się człowiekiem, aby nauczyć Ducha Świętego mieszkania w człowieku. Jeśli tak jest, to Jego obecność w Tobie, Twoja współpraca z Nim jest jakimś planem Boga, Boga Ojca, który bardzo pragnie dać się Tobie cały. Dać się Tobie bezgranicznie, bez żadnych części do nieoddania. Całe. I to przyjmowanie Ducha Świętego w naszym życiu przez chrzest, przez bierzmowanie, ale od jakiegoś momentu, tak jak Jezus mówił, to musisz się narodzić z Ducha Świętego. Musisz się narodzić do współpracy z Bożym Duchem, z tym, w którym jesteś, poruszasz się i w którym żyjesz. On jest wokół nas, słyszy każde nasze słowo. Jest osobą, która ma żyjące, bijące serce. Bardzo pragnie, aby w Twoim życiu dokonało się to, co dokonało się w życiu Jezusa. Aby wszystkie czynności, które dokonujesz, były w Nim, z Nim i dla Niego. On w taki sposób chce Ciebie posiąść. Chce Ciebie mieć całą, całego i jest Jego wielką radością Bożego Ducha. Tego, który jest posłany od Ojca do Twojego serca. Jest Jego wielką radością, kiedy zaczynasz rodzić się do współpracy z Nim. Do tego, że zaczynasz w ogóle w Jego życiu, w swoim życiu, taki etap Duchu Święty. Jeżeli tak jest, jeżeli Ty jesteś osobą, która we mnie mieszka, to ujawnij się, wyjdź na jaw, przyjdź do mnie. Dlaczego Duch Święty jest miłosierdziem Boga? Dlaczego warto mówić o Duchu Świętym właśnie w tym kontekście? W kontekście miłości, miłosierdzia, przebaczenia Bożego. On sprawia w nas to, że jest wiele rzeczy, które Duch Święty ma za zadanie, ma takie umiejętności, że razem z nami może dokonać. Pamiętacie, Jezus w pewnym momencie powiedział o Duchu Świętym, to było w trakcie wieczerzy, ostatniej wieczerzy. Jezus w ogóle wtedy mówi o Duchu Świętym jako o kimś, na kogo nie może się doczekać. On mówi do swoich uczniów, jeżeli ja nie odejdę, panowie i panie, jeżeli ja nie odejdę, nie wrócę do Ojca, to nie będzie mógł być posłany do was ktoś bardzo ważny, Duch Święty. Jakby nie mógł się go doczekać. Dlaczego nie może się Jezus doczekać Ducha Świętego dla swoich apostołów? Ponieważ Jezus doświadcza go w trakcie swojego chrztu nad Jordanem. Bardzo mocno wtedy widzimy też, co Duch Święty sprawia w Jezusie i chce też sprawić w nas. Jest tam taki moment, kiedy, pamiętacie, Jezus wchodzi do Jordanu
I święty Jan Chrzciciel modli się za Jezusa. Najpierw ma pewne opory, że jak to? To ty powinieneś mnie ochrzcić. To ty mnie powinieneś zanurzyć. To ty jesteś tym, który chrzcić będzie w Duchu Świętym. Ale Jezus prosi go o to. Módl się za mnie i pozwól, żeby się dokonało to, co ma się dokonać w Duchu Świętym. I wtedy Jan go zanurza i to osoba Ducha Świętego powoduje, robi dwie rzeczy. Duch Święty robi wtedy dwie rzeczy. Otwiera serce Jezusa. Duch Święty otwiera ciebie na Boga. Duch Święty otwiera twoją duszę, twoje oczy, twoje uszy. Duch Święty wtedy otworzył uszy Panu Jezusowi. Otworzył uszy wszystkim tym, którzy na Niego patrzyli wtedy. Otworzył też jeszcze jedną rzecz. Otworzył niebo. Duch Święty otworzył drzwi pomiędzy niebem a ziemią i sprawił to, że ta komunikacja pomiędzy Jezusem a Bogiem była widziana też przez inne osoby. Duch Święty otwiera nam serce na obecność Boga. I wtedy, kiedy Duch Święty to wszystko otworzył, dało się słyszeć głos. Bardzo ważny głos. Głos Ojca, który powiedział Jezusowi: Ty jesteś mój syn. Ty jesteś moja córka. On każdemu z nas, Bóg, Ojciec, w mocy Ducha Świętego chce i czeka na to. Chcę to powiedzieć właśnie do ciebie. Zupełnie inaczej się życie toczy, kiedy ty masz takie, masz ten fundament. Jestem dzieckiem Boga. Jestem Jego stworzeniem. Nic mi nie grozi. Dlatego Jezus tak bardzo pragnie, ażeby Duch Święty przyszedł do każdego z apostołów. Jeśli On nie przyjdzie, nie doświadczycie dzieciństwa Bożego. Nie doświadczysz tego, że jesteś synem, który jest kochany. I w kontekście miłosierdzia Duch Święty robi też jeszcze jedną ważną rzecz. Jezus wtedy, w trakcie ostatniej wieczerzy, mówi o Duchu Świętym takie słowa, że kiedy przyjdzie Duch, przekona świat o sądzie i o grzechu. I można by było... Czas mi się skończył. Rozumiem. Świetnie, dobrze, że ktoś tego pilnuje. Duch Święty przekonuje o grzechu. Nas trzeba przekonać o tym. Ludzi musi przekonać Duch Święty o grzechu. Że to, co robisz, jest złe. My bardzo często się pakujemy w różnego typu sprawy, nasze zniewolenia, w różnego typu myślenie o innych, o sobie samym. I mamy wrażenie, że to jest prawda, że właśnie mój sposób myślenia na swój własny temat, na temat mojej relacji z Bogiem, na temat mojego męża, mojej siostry, moich dzieci, moich współsióstr, że on jest słuszny. Duch Święty jest tą osobą, która może ciebie przekonać, jeśli tak jest, że ten sposób patrzenia nie jest słuszny. On jedynie może tego dokonać. Tylko On. Zły duch ma taką taktykę, że najpierw ciebie skusi do na przykład właśnie takiego rutynowego myślenia o sobie samym, że ja się do niczego nie nadaję, że inne współsiostry są takie super, a ja to taka nędza. Zły duch najpierw ciebie skusi do tego,
A później, jeżeli ty to zobaczysz, jeżeli zobaczysz też grzech swój, to zacznie cię oskarżać. To jest jego taktyka przewrotna. Będzie ciebie oskarżał o to, że nie dałeś rady. Zobacz, rzeczywiście jesteś taka nędza. Trzeba tutaj po prostu radykalnych kroków, a ty tak średnio w ogóle z tym życiem duchowym. Będzie ciebie oskarżał. Natomiast Duch Święty pokazuje tobie grzech zupełnie w inny sposób. Przekonuje ciebie o tym, że to, co robisz, jest złe dla twojego dobra. Nigdy, kiedy Duch Święty przychodzi z łaską skruchy, to nie zostawia ciebie z tym grzechem. Zawsze będzie brał ciebie za rękę i podsuwał tobie myśli o spowiedzi, o dobrej rozmowie duchowej z inną osobą. Widzę, że nawaliłem, widzę, że coś się stało. To zły duch będzie ciebie pakował w izolację. Poradzisz sobie z tym. Będzie dobrze. Nie ma co tego mówić. Inni gorzej robią. A Duch Święty delikatnie będzie ciebie zapraszał do tego, żeby pokazać te rany. Każdy grzech powoduje ranę duchową w naszym sercu. Każdy jeden, nawet mała myśl, która jest przeciwna Panu Bogu. Duch Święty zawsze wtedy przychodzi i mówi: powiedz to osobie, która może coś z tym zrobić. Idź do kierownika duchowego, idź do spowiednika. Powiedz o tym. Ja tobie pomogę przez tę drugą osobę. Duch Święty jest drogą do miłosierdzia Bożego. Nie wiem, czy to słyszycie, jak Duch Święty, który przekonuje o grzechu, jak delikatny wiatr w żagle, można powiedzieć, pcha ciebie w stronę miłosiernego Ojca. Dlatego dobrze by było, żebyśmy dzisiaj oddali się w ręce kochanego Ducha Świętego. Tego, który może, ma taką właściwość, żeby w tobie być cały, cały Bóg. Myślę, że tutaj zakończymy tę konferencję. Zapraszam do wspólnej modlitwy. Za chwilę będzie wystawienie Pana Jezusa. Miejcie taką świadomość, że to jest ten sam Król, ten sam Jezus, który jest w Ewangelii. To jest ten sam Król, który chrzci ciebie w Duchu Świętym, zanurza cię w Nim. To jest ten sam Bóg, który daje tchnienie ożywcze, ożywia twoje, wszystkie twoje władze psychiczne, duchowe. To jest ten sam Bóg i możemy Go prosić o to, aby dzisiaj na nowo napełnił nas Duchem Świętym, zanurzył, pomógł nam narodzić się do współpracy z Bogiem, z Duchem Świętym. Módlmy się o to wspólnie. Uwielbiajmy Pana Boga.